Dawnej bramie getta, które zostało utworzone w 1941 roku. Wiemy, że około 3000 Żydów Gostynina i okolic było zamkniętych w tym niewielkim obszarze. Z tego miejsca chcemy w takim skupieniu przejść tą trasę, którą sobie zaplanowaliśmy, tak jak ustaliliśmy na początku. Po drodze będziemy mijać po prawej stronie tablicę, która przekazuje krótkie informacje na temat getta gostynińskiego. Zachęcam te osoby, które podążają trasą marszu, żeby zapoznały się z tymi informacjami. I zmierzamy w kierunku skwerku przy ulicy Jerzyńskiej. Zapraszam Państwa do marszu. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, zwłaszcza, że są wśród nas członkowie rodziny, rodziny pani Józefy Gierblińskiej. Witam bardzo serdecznie panią Stanisławę, która bardzo dobrze może osobiście nie pamięta tych wydarzeń, ale historia na pewno była przekazywana o tym niezwykle bohaterskim wydarzeniu. Dzisiejsza uroczystość jest uroczystością wyjątkową, gdyż zebraliśmy się, aby w sposób szczególny uczcić pamięć i uhonorować bohaterską postawę pani Józefy Gierblińskiej. To właśnie pani Józefa była prawdziwą bohaterką z Gostynina. Pomimo ryzyka utraty życia ocaliła przed zagładą gostyńskiego Żyda Leona Motylińskiego, ukrywając go w swoim domu. W ten sposób naraziła na śmierć nie tylko siebie, ale też swojego męża Czesława i czwórkę ich dzieci: Jerzego, Czesława, Stanisława i Marii. Nasza bohaterka miała świadomość tego, że gdy Niemcy znajdowali ukrytych Żydów, rozstrzeliwali też Polaków lub wywozili ich do obozów zagłady. Wydarzenia, o których wspominam, miały miejsce podczas likwidacji gostynińskiego getta. Wiemy doskonale o tym, że Leon Motyliński nie przeżyłby wojny bez odwagi pani Józefy i jej męża. Fakt udzielania pomocy przez Józefę Gierblińską jest jedynym, który został potwierdzony przez samego ocalałego. Jak mówił Modliński, przez 7 dni ukrywał się w piwnicznym schowku państwa Gierblińskich i w ten sposób uniknął tragicznego losu swoich rodziców i starszego brata. W ten sposób znalazł się w gronie nielicznych gostynińskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Poproszę pana burmistrza miasta Gostynina, pana Pawła Kalinowskiego. Poproszę panią Stanisławę Dudkiewicz z domu Gierblińską, najstarszą córkę pani Józefy, obecną na tym wydarzeniu. Chciałbym też poprosić potomków z szerokiej rodziny Motyli z Gostynina. Chciałbym zaprosić pana Tomera Nawecha z Izraela. Chciałbym poprosić Noama i Netę
z domu Motyl. My name is Neta. I'm named after my great grandfather Nute Motyl. Jestem wnuczką mojego pradziadka, prapradziadka Nute Motyla. My grandmother Celina Czarna Motyl grew up in this beautiful town and moved out of the town and came to Palestine back then, Israel, in 1934. Moja babcia, Celina Czarna Nute, Celina Czarna Motyl, mieszkała tutaj z rodzicami i w 1934 wyjechała do Palestyny. I see everyone here today and I see this lovely town and I think they all lived ordinary lives before the war. Widzę to piękne miasto, widzę was tu wszystkich i mogę sobie wyobrazić, że moi dziadkowie żyli tutaj zwyczajnym życiem. They were ordinary people doing what people usually do, work, prosper, have families. Byli zwyczajni ludzie, mieszkali sobie tu pośród swojej społeczności, robili te same rzeczy, które my robimy, mieli rodziny. And then a very unordinary thing happened, something that we cannot even imagine. No i w pewnym momencie zdarzyło się coś niezwykłego, coś trudno nam sobie wyobrazić nawet. I would like first really to thank all of you for coming here today and memorizing what this extraordinary people had to go through. Najpierw chciałbym wszystkim podziękować za to, że przyszliście tutaj i wspominamy tych ludzi, którzy niezwykłych ludzi, którzy przechodzili te trudne czasy. We all the people that are descendants of the Gostynin community, Jewish community, we all really appreciate what you are doing here in order to have this memory in the town's history. My, potomkowie gostynińskich Żydów, jesteśmy wdzięczni i doceniamy to, co wy tutaj zrobiliście, to, co, że upamiętniacie pamięć naszych przodków. Itgadal vitkadash me'rabah, ve'alma dibera kiriuta, ve'yamlich malchutei, ve'yitzmach pulkanei, ve'yikarev mishichei. בחייכון ובילוכון, בחיי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן יהיה שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה. יהיה שמי רבה מברך. יתברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה. לשמי גדושה וריחו. אמן. לעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחותה, נחמתה, דאמירן ועלמה, ואמרו אמן. יהא שלמה ברבה בן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. נטע פה פיג'אמה, כדי שייכה לה פרספט של גוסטינינה, גם הברז'ניה, שבאת מישהו יש רוצה להיכה. רן. O tym, jak w brutalny sposób usunięto kilkutysięczną społeczność gostynińskich Żydów. Nie ulega wątpliwości, że czas Holokaustu był najmroczniejszym okresem w historii Polski i w historii tego miasta. Był czasem, kiedy eskalowała w niezwykły sposób nienawiść, wrogość,
czasem był to czas moralnej deprawacji i był to czas przekleństwa tej ziemi. Chciałbym w tym miejscu, kiedy upamiętniamy zakłady gostynińskich Żydów, przeczytać słowa psalmu 67. Psalmu, który jest wołaniem o błogosławieństwo. Psalmu, który jest wołaniem o czasach przekleństwa, o życie i nadzieję dla przyszłych pokoleń. Dla Polaków, dla Żydów, dla Niemców, dla ludzi każdej narodowości. Oby Bóg raczył się nad nami zmiłować i udzielił nam swego błogosławieństwa. Niech rozjaśni nad nami swoje oblicze, a cała ziemia niech pozna Jego drogi, a wszystkie narody Jego wybawienie. Boże, niechaj Ciebie wielbią wszystkie narody i niech wszystkie ludy oddają Ci chwałę. Niechaj się weselą z radości wykrzykując, że Ty będziesz wszystkich sądził sprawiedliwie i każdy naród do siebie przygarniesz. Niech wszystkie narody Ciebie sławią, Boże, i niechaj wszystkie ludy dzięki Ci składają. Bo kiedy Bóg, nasz Bóg, udziela błogosławieństw, ziemia obfituje i rodzi wielkie plony. Niech Bóg nam błogosławi i niechaj bojaźnią napełnione zostaną wszystkie krańce ziemi, również gostynińska ziemia. Amen. I thank you very much for the opportunity of being here. It is an opportunity that we actively sought because we wanted to be here to remember that in 1942 the communities, the Jewish communities of Gombin and Gostynin were liquidated. Bardzo dziękuję za to, że cieszę się, że mogłem tutaj być i mieć tę możliwość przyjazdu tutaj i zorganizowania tego wydarzenia. Pamiętając o tym, że Żydzi gombińscy i Żydzi gostynińscy w roku 1942 zostali wywiezieni do obozów zagłady. It is important that you are here. We are very grateful. It is important that we were able to organize this activity together with a group from here, from Gostynin, because we think that it is essential that we remember together. Bardzo cieszę się, że jesteście tutaj wszyscy z nami i bardzo cieszę się, że mogliśmy to zorganizować razem jako grupa potomków Żydów, ale razem też z wami mogliśmy to zorganizować i przeżyć. Jews tend to think that there is a tendency to think that they are the main victims of what happened during the Second World War in Poland. And maybe proportionally they are. But they are not the only victims. And we also know that other groups tend to have the same feeling that they were the ones who suffered most. We know that this is also true in Poland. So we are asking, let's together set aside these differences and think that we together lost people. We lost more than 3 million Poles and 3 million Jews during that period of our history. Żydzi mają takie poczucie, że oni cierpieli najbardziej. Ale to nie tylko Żydzi, inne grupy mają też to poczucie, że ucierpieli bardzo. I mamy tą świadomość, że wszyscy bardzo odnieśliśmy wielkie straty. I cieszę się, że możemy razem wspominać to, pomimo wszelkich podziałów, stanąć razem i razem wspominać tych, którzy ucierpieli i zginęli.